Czy przeszło ci przez myśl, żeby zaprosić brata może? Oczywiście. Ale? Słuchaj, no my mamy tyle teraz też obowiązków różnych, że ciężko byłoby nam harmonogram zebrać. No jednak to są godziny prób. Też wyszliśmy z tego klucza, że potrzebna jest pewna dyspozycyjność, którą Przemek akurat teraz ma, żeby się dopasowywać do naszych wzajemnych zobowiązań. No i to. Poza tym z bratem. Z drugiej strony chciałbym ich zobaczyć razem na sali. Ja też. Nie wiesz, co to jest. To jest spotkanie po prostu dwóch wulkanów. Dwa normalnie, nie wiem. Co, nie wiem, czy dwie bomby atomowe, jakby się zetknęli, to koniec. Szczerze, ja ich znam prywatnie, widziałem ich szczerze, na planie. To potrzeba tylko tyle. Bóg! Jest da! O, szczerze, nas z Marcinem łączy bardzo dużo. I my też bardzo szybko potrafimy, jakby no, to co Przemek mówi, tak, doprowadzić do wrzenia. Patrzysz, no, nie wierzysz w ogóle. Oczywiście u nas to bardzo szybko schodzi, tak, kilka minut, ale to jest, już zagadają. To jest energia między bliźniakami i ja nie wiedziałem, że aż tak jest naprawdę. I chyba tej energii w tym programie byłoby za dużo, nie wiem, czy by produkcja to dźwignęła. Ja chciałam powiedzieć, że chyba to by nie wytrzymało tutaj. Że wszystkie lustra w salach treningowych by pękały po prostu po kolei, jak oni by się zderzyli po prostu. Trochę żałuję, że tego nie zobaczę. Nie, był pomysł, ale tak jak tak jak sobie myśleliśmy właśnie. No jest jednak tych dużo obowiązków i rodzinnych i różnych innych, że nie bylibyśmy w stanie tego programu zrealizować. Nie bylibyśmy w stanie. Dokończę za tym swoją myśl, trochę żałuję, ale jednocześnie bardzo się cieszę. Był pomysł jednak, żebyśmy rywalizowali w duetach przeciwko sobie. Tak też było? Był taki pomysł, ale niestety też dyspozycyjność nie.